Co mu się mogło stać w kościele, stary? To może być coś głębszego, stary. Powiem tak, no. Nie no, nie wiemy co się ten. Nie wiemy co się wydarzyło Szymulowi w kościele, no ale ja myślę, że wiesz, no, że nieważne co mu się w tym kościele wydarzyło, to no takie zachowanie było nieodpowiednie. Czacie w ogóle na tym czacie macie bana. No. Nie wolno tak pisać, kurwa. Piszemy, no dobra, ty masz bana. I ty też masz bana. Nie no, ty już posadziłeś, ty już masz na zawsze bana. Nie no, tak nie możecie. No słuchajcie, no prawda jest taka, koniec końców. Że wiara bardzo. Bardzo jest wykorzystywana w brzydki sposób do tego, do celów przede wszystkim politycznych obecnie. I niestety służy do tego, żeby płucić ludzi. Ja mam takie podejście, że wiesz, ja nie chodzę do kościoła. Ja nie chodzę do kościoła. Nie jestem osobą praktykującą żadną wiarę. Nie chodzę do kościoła, nie chodzę do meczetu, wiesz, nie chodzę jakby do różnych świątyni. Żadnego z wyznań. Ale ja mam jakby totalny luz, jeśli ktoś to robi, nie? Więc no, jeśli się trafi jakiś głupi ksiądz, czy trafi się jakiś głupi biskup, oczywiście w moim mniemaniu, i powie coś złego albo źle się zachowa, to ja go skrytykuję. Jeśli się trafi ksiądz, który jest w porządku, ja na przykład jak jeszcze uczęszczałem do kościoła, to spotykałem wielu spoko księży. Mi się tam krzywda nigdy nie wydarzyła. Inna rzecz jest, czy wszystkie rzeczy, jakby, które słyszałem na przestrzeni swojego życia w kościele, ze wszystkimi się zgadzam, czy ogólnie jakby z drogą, którą podąża Kościół, to jest jakby osobna para kaloszy, ale ja po prostu, wiesz, no ja nie chodzę, jak ktoś chodzi, to super, fajnie, jeśli jesteś wierzący, pomaga ci to, nie wiem, lepiej żyć, trzymać się jakichś zasad, motywuje cię to, odnajdujesz jakieś pokłady siły, których bez tego nie odnajdywałeś. Szapoba, stary, naprawdę w porządku. Inną rzeczą jest, że ja nie lubię, jak ktoś komuś narzuca jakby jakieś tam swoje przekonania. Ale między Bogiem a prawdą, prawda jest taka, że jeśli każda osoba by żyła zgodnie z 10 przykazaniami Bożymi, to świat byłby, kurwa, na pewno dużo lepszy, nie? Więc no, jakby, jeśli... Nawet jak jesteś niewierzący, to możesz się do nich zastosować, bo jakby nie masz tam, no nie mówią tam złych rzeczy, nie? Wiesz, nie zabijaj, nie kradnij, szanuj rodziców, szanujcie się nawzajem, no. Więc no, myślę, że też nie do końca ludzie jeszcze rozróżniają, czym jest wiara. Wiesz, wierzenie w Boga, czym jest instytucja Kościoła. Bo Kościół też niestety czasami, albo nawet bardzo często, nawet już nie tyle czasami, co bardzo często, sobie na podstawie właśnie ludzi wierzących próbuje przepchnąć jakieś rzeczy, które z tą wiarą nie są związane. I tyle, nie? Więc no, myślę, że nie można zero-jedynkowo też instytucji Kościoła opisać. Ja na pewno miałbym pewne zastrzeżenia,
dlaczego tak, wiesz, tak z perspektywy czasu, też tego co widzę, dlaczego właśnie instytucja Kościoła nie zapobiegała różnym złym rzeczom, które się działy wewnątrz tej instytucji i też dlaczego za każdym razem, jak ktoś jakby próbuje wyciągnąć wobec niektórych ludzi, niektórych zgnitych jabłek w tym sadzie, próbuje wyciągnąć konsekwencje, to odbierają to trochę jak atak na całą religię, więc to na pewno nie jest ok. Szymon też fajną, ciekawą kwestię poruszył, a mianowicie, jeśli ktoś obrazi twoją religię, to czy powinieneś w imię bronienia tej religii też zachowywać się bardzo źle? Czyli on tu podał przykład, że ktoś mu życzy śmierci i jakieś tam inne rzeczy. To jest akurat ciekawa hipokryzja ludzi, z którą też się zetknąłem, a mianowicie podczas całej tej afery, że Nitro tam wyzywa i komuś tam źle życzy i ogólnie jest toksyczny, to bardzo, jakby bardzo częsta jakby linia tych ludzi była taka: o, bo ty wyzywałeś, obyś zdech. Ale to mnie krytykujesz za to, że wyzywałem i życzysz mi jeszcze gorzej, czy o co ci chodzi, nie? Jakby to jest takie ten. A, bo on wyzywał, to mu można kogoś tam wyzywać. Mówię, no to ale, no to z tym walczymy, albo z tym nie walczymy, nie? Albo jesteśmy tacy sami. Więc tutaj taka jest. No. No nie powinno się, tylko czy jeśli ktoś obraża cię na czacie, czy powinno mu się też ostro odpowiadać? No to jest akurat już tutaj indywidualna sprawa. Tylko wiesz, że większość ludzi, którzy się podpinają od tamtego czasu pod to, że wiesz, o, jest Nitro, trzeba zbojkotować, trzeba nawyzywać, trzeba zgarnąć 150 lajków, pisząc, że jest śmieciem i oby coś mu tam zdechło. To są ludzie, z którymi w 99,99999% przypadków nie miałem jakby nic wspólnego, nie? Tylko z racji tego, że można, to ktoś idzie i albo będzie udawał pokrzywdzonego, albo będzie walczył o pokrzywdzonych tylko dlatego, że może też swoje frustracje i toksyczność wylać w tym momencie. No ale dobra, to jest jakby internet, więc jakby w internecie działa to troszkę inaczej. Ciężko jest też egzekwować wobec ludzi anonimowych i totalnie losowych jakby sprawiedliwość i brak hipokryzji. Trochę łatwiej jest wobec jednej konkretnej osoby, w tym wypadku mnie, to robić, więc jakby trzeba się powoli z tym pogodzić. Więc no. Ale ja mam też czasami tak, się zastanawiam, mówię, najlepiej, co by tu trzeba by było zrobić? Ale to już chyba tylko zostaje sznur i pierdolę się z żyrandolu, nie? Zważyć się na klamce albo stestować jeden ze 100 stestować jeden z mostów z miasta 100 mostów Wrocławia i tyle, nie? Tak zwane bungee bez tego, bez bungee albo z bungee na szyi. No to chyba jest jedyna rzecz, która by usatysfakcjonowała ludzi, którzy tak piszą, nie? No. No jeszcze co chodzi. No. Więc tyle. Kiedyś umrę i tyle, i się wszyscy będą cieszyć. No. Może nie wszyscy, ale ileś osób na pewno. No. No. A właśnie. Miłeska może nawet poleci. To bardzo kurczę z twojej strony. To wtedy no fajnie. Ja się nie będę cieszyć. No fajnie, potok. Ja będę płakać, jak wuja nie będzie. O.